ten sposób jeden z najbardziej nowatorskich artystów wideo prowokuje refleksję na temat kosztów społecznych emigracji zarobkowej do Europy. Monumentalną, wręcz pięciokanałową instalację zajmującą 400 metrów kwadratowych Isaac Julien nazwał Western Union Small Boats. Zwycięzca wielu światowych konkursów, którego prace wiszą w Centrum Pompidou, Tate Modern i Muzeum Guggenheima, podjął w Small Boats dialog z dziełem filmowym Viscontiego pod tytułem Lampard. Western Union Small Boats jest ostatnią częścią trylogii instalacji audiowizualnych, na które składają się True North z 2004 oraz Phantom Afrique z 2005. Używając zaawansowanych technologii, dźwięku przestrzennego 5.1, montażu filmowego i niemal operowej choreografii, artysta tworzy kolaż dźwięku i obrazu, który składa się na bardzo dynamiczną instalację, tym razem zaangażowaną do celów społecznych.